Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiejszy temat jest to odpowiedź na dość częste komentarze na zasadzie byłem w ośrodku w Panamie i mi się nie podobało. To co wy w tym kraju widzicie? Wcale się temu komentarzowi nie dziwię, tylko dziwię się, komu przyszedł do głowy tak idiotyczny pomysł, aby przyjechać do Panamy do All Inclusive. To tak, jakbyś pojechał do Holandii do All Inclusive na wakacje. Są kraje dobre do zwiedzania i są kraje dobre do życia. Ale to na ogół nie są te same kraje. Panama jest tym krajem w grupie tych dobrych do życia, ale w odróżnieniu od innych ma na dodatek doskonały klimat. Panama to nie klasyczna turystyka. Nie przyjeżdżaj do Panamy w celach turystycznych. I tutaj zaznaczył klasycznych celach turystycznych. Tutaj najlepsza turystyka jest taka, której nie ma w Europie, ale o tym w dalszej części. Panama to bardzo dobre miejsce do życia, ale chybione miejsce do turystyki. Z Panamy się wyjeżdża w celach turystycznych, a nie przyjeżdża. I teraz Wam wytłumaczę dlaczego. W całej Ameryce Łacińskiej tylko Chile i Panama mają najwyższy dochód na mieszkańca, więc w takich krajach jest dużo więcej opcji niż tylko praca w turystyce. Chile akurat jest krajem wprost stworzonym do turystyki, a Panama nie i nie musi. Dlatego tutaj nie ma niesamowitej konkurencji, turystyka jest bardziej traktowana jako coś, co można zrobić, ale niekoniecznie trzeba to zrobić. Panama ma aż 2,5 tysiąca kilometrów wybrzeża. W Panamie w całym kraju są tylko trzy all-inclusive na plażach na 2,5 tysiąca kilometrów. I są one dla takich nieświadomych turystów z Europy i trochę mniej dla tych z Ameryki Północnej, którym wydaje się, że Panama to takie przedłużenie Europy. Klasykiem jest to, że zachęcą cię niską ceną, a już na miejscu okazuje się, że za wszystkie inne usługi musisz płacić dużo wyższą cenę. Jest to typowe żerowanie na naiwnych i nieobytych turystach. Zresztą sami tacy byliśmy wiele lat temu, ale każdy przez to musi kiedyś przejść. Jak zależy Ci na super ośrodku, to masz do wyboru Meksyk, gdzie masz najlepszy przelicznik ceny do jakości usług i trochę mniej Kubę albo Dominikanę. Chcesz piękne widoki, to masz Peru, Argentynę i Chile i blisko nas może Gwatemalę. Chcesz posmakować trochę egzotyki latynoskiej, to duże kraje jak Brazylia, Meksyk, Boliwia czy Kolumbia. A jak komuś przyjdzie do głowy pomysł, aby zwiedzać Panama City, to niech się na tym jeszcze raz zastanowi. Miasto ma chyba najbardziej atrakcyjną skyline w całej Ameryce Łacińskiej. Jest dobre do zwiedzania tak na jeden dzień i podkreślę to na jeden dzień, nie dłużej. Zobaczysz już ten kanał panamski. O, taka średnia atrakcja, nie zachwyciła nigdy nikogo, no chyba że Twoim hobby jest kopanie kanałów. Potem Stare Miasto, bo Casco jest na liście UNESCO. I potem wypad z miasta, bo już tam nic ciekawego nie ma, tylko jest dużo ludzi. Jest to centrum biznesowe, a nie do zwiedzania. Kilka razy nawet mieliśmy tutaj znajomych z Polski, którzy przyjechali do Panamy na wakacje i przyznam się, że zawsze zastanawiałam się, co ich do tego skłoniło. Jak ktoś lubi kiting czy surfing, to rozumiem. Ale lecieć przez cały ocean tylko po to, aby przez tydzień siedzieć w jakimś średniej klasy ośrodku i jako wycieczkę odwiedzić raczej odpychającą Panama City, to za bardzo nie widzę w tym sensu. Gdy kilka lat temu, kiedy na liczniku mieliśmy już ponad 60 zwiedzonych krajów, to nigdy nie byliśmy w Panamie. Bo po prostu Panama nigdy nie była tak atrakcyjnym krajem do odwiedzania. I dopiero jak zaczęliśmy analizować, gdzie się nam będzie żyło najlepiej to na listę wskoczyła Panama i to od razu na pierwsze miejsce. Co Panama ma do zaoferowania turystom? To, co Panama przyciąga, to nie klasyczna turystyka. Tutaj osoby przyjeżdżają na miesiąc albo dwa, by wypocząć. Są to na ogół albo Amerykanie, albo Kanadyjczycy. Wynajmują oni na Airbnb albo Booking duże mieszkania w jednej z komunity na plaży. To komunity wygląda jak mały pięciogwiazdkowy resort. Gdzie wyprosisz wszystkich gości i baseny macie tylko dla siebie i swoich znajomych. Nikt tutaj ciebie nie nagabuje, nie zaczepia, nie liczy na jakiś napiwek. Panami jest około 15 gated communities, z czego 12 na plażach. Koncept tego typu communities nie jest znany w Europie. Tam owszem, mają też communities, głównie w krajach nad Morzem Śródziemnym, ale są one dużo inne niż te w Ameryce Centralnej. Nawet tutaj tylko kilka krajów ma tego typu miejsca. Są to Meksyk, Belize, Kostaryka, Dominikana i oczywiście Panama. Ale nawet tutaj te communities są nieco różne w zależności od kraju. I tutaj jest to bardzo ważne. Właśnie te communities decydują o tym, że Panama daje ci tak wysoki, i niepowtarzalny standard życia. Także, jak chcesz doświadczyć, na czym polega ta wyjątkowość Panamy, to wybierasz lepsze gated community i przy okazji masz super wakacje polegające na wypoczynku. Wtedy dopiero otwierają ci się klapki na oczach, że inni żyją zupełnie inaczej i często takiej alternatywy nie brało się pod uwagę. Mamy tutaj na przykład osoby, które przylatują ciągle w to samo miejsce już od wielu lat i powtarza się ten sam komentarz. Ach, tak, lataliśmy co roku do innych krajów na miesiąc albo dwa na wypoczynek. Jak w końcu odkryliśmy to miejsce w Panamie, to już nie musimy teraz nigdzie indziej latać. I to jest właśnie ten najbardziej przyjemny rodzaj turystyki, jaki Panama ma do zaoferowania. Powtarzam jeszcze raz, to nie są hotele czy zwiedzanie kraju. Są to gated communities i delektowanie się innego rodzaju wypoczynkiem. Bardzo niewielu Polaków mieszka tutaj na stałe. Jest to trochę za daleko od Polski, a i koszt ma tutaj duże znaczenie. Co warto zwiedzić w Panamie? Panama ma w sumie tylko kilka atrakcji, dla których warto tutaj przylecieć. Jak wspomniałem, jest to miejsce do surfingu i kajtingu. Niektórych fascynuje natura i Panama ma Park Narodowy Koiba z największą w Ameryce Środkowej wyspą na Pacyfiku. Wieloryby przepływają tutaj na trzy miesiące w roku, od lipca do września. No i chyba najbardziej spektakularne miejsce są to wyspy San Blas, ale to może dla bardziej zaawansowanych podróżników. Jest to 365 wysp po stronie Karaibów, które są oddzielnym terenem autonomicznym zarządzanym przez Indian. Nie ma tam rozwiniętej ani bazy turystycznej, ani infrastruktury, i miejscowi chcą zachować to w takim stanie, jaki mieli ich przodkowie. Ale bardziej turkusowego koloru wody nie ma chyba w całej Ameryce Środkowej. Jeszcze raz. Panama, tak jak 9 lat temu, jest dla nas najlepszym krajem do życia. Ale nie mylić tego z jakimś zwiedzaniem czy pobytem w all inclusive. My bardzo lubimy podróżować turystycznie po pięknych krajach, ale to nie znaczy, że chcielibyśmy tam żyć. Często jest, że te kraje, które nie mają rozmuchanej i dopracowanej turystyki, mogą okazać się prawdziwą perełką, jak sobie dobrze zaplanujesz tutaj życie. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego odcinka.